Przejechałam już 4 województwa, poznałam fantastycznych ludzi, zwiedziłam mnóstwo zabytków, a teraz dojechałam już do województwa warmińsko-mazurskiego. Mam nadzieję, że w uzdrowisku w Gołdapi uda mi się odpocząć. Ze mną jest wiceburmistrz tego miasta, pan Jacek Morzy. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, w jaki sposób mogę tutaj odpocząć? Jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach, dobrze pani dojechała do nas tutaj. Jesteśmy akurat przy tężniach, przy mini tężniach, które są czynne cały rok. Bardzo słona woda, proszę spróbować, ale ta woda jest bardzo zdrowa. Także po tych podróżach warto takiej wody się napić. Zapraszamy do sanatorium. Tam można wziąć zabiegi, na przykład krioterapię. To bardzo pomaga na przykład na bóle, na wszelkiego rodzaju skręcenia, stłuczenia. Zabiegi w sanatorium są przeróżne. Można wziąć okłady borowinowe, można trochę się poinhalować, pola magnetyczne, prądy, no wiadomo, jak to w sanatorium. Ale nie tylko w sanatorium, więc tu jesteśmy w dzielnicy uzdrowiskowej nad jeziorem Gołdap, granicznym jeziorem z Rosją. 1/3 tego jeziora leży po stronie rosyjskiej. Wybudowaliśmy kilka lat temu te mini tężnie, ten obiekt pijalnie wód mineralnych i leczniczych z grotą solną, ale również tężnie, które są tam za nami, które są czynne od wiosny do jesieni. Jedne z 4 takich dużych w Polsce. Wokół Gołdapi wybudowaliśmy 4 przepiękne trasy rowerowe, które łączą się z Greenvelo i które powodują to, żeby zatrzymać turystów na kilka dni w Gołdapi. Przepiękne trasy, między innymi przez Puszczę Romińską, która z kolei też jest położona po stronie polskiej i rosyjskiej. I tutaj 1/3 tej puszczy jest po stronie polskiej, a 2/3 po stronie rosyjskiej. Stąd można bardzo szybko dojechać na Litwę i wrócić z powrotem do Gołdapi. Mamy dobre warunki w hotelach, w pensjonatach, w gospodarstwach agroturystycznych. Jedną z największych atrakcji tutaj w Gołdapi jest to, że mamy piękną górę. To jest potoczna nazwa. To jest Gołdapska Góra, denivelacja 80 metrów, czyli od podnóża do szczytu. I zimą, proszę państwa, przyjeżdżają tu narciarze z Warszawy, z Olsztyna, z Litwy, z Rosji, po to, żeby zjeżdżać na nartach i uprawiać narciarstwo zjazdowe. Mamy kolej linowo-krzesełkową, wyciągi orczykowe. Na szczycie tej pięknej góry jest piękna kawiarnia obrotowa. Stamtąd widać Rosję. Stamtąd również widać lasy, które otaczają safari, bezkrwawe safari w Gołdapi. 10 kilometrów od tego miejsca jest miejscowość Zatyki, a tam 300 hektarów ogrodzone, a w środku 2000 dzikiej zwierzyny. Pomyśleliśmy, żeby nie kojarzono nas jako miejsce, gdzie przyjeżdżają tylko starsi, chorzy ludzie. Nie, my chcemy, żeby do nas przyjeżdżali ludzie. Ci, którzy potrzebują pomocy, bo są chorzy, ale którzy są aktywni. Bardzo serdecznie zapraszamy do Gołdapi. Wszystkich kolarzy, ale nie tylko kolarzy, bo tu można bardzo fajnie wypocząć. Z głębokości ponad 400 metrów czerpana jest tutaj woda. Panie burmistrzu, czy warto ją pić? Pani Paulino, spróbujmy. Moim zdaniem naprawdę warto. To jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Najważniejsze, że bardzo zdrowa woda. Świetnie działa na układ pokarmowy. Spróbujmy. Zdrowie. Strasznie tuleje, ale na szczęście widzę światełko w tunelu, a konkretnie w tężniach. No nic, nie poddaję się i pędzę do Węgorzewa.